Cześć kochani, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj z bardzo przemiłym gościem przedstawiam Wam Anielę. Aniela już nieraz była moją modelką i kiedyś na Instagramie, gdy nagrywałam dla Was Insta Stories właśnie podczas makijażu na tej pięknej kobiecie, poprosiłyście mnie, żebyśmy nagrały jakiś tutorial, także na Waszą prośbę nagrywamy tutorial z makijażem. Jeszcze tak naprawdę nie wiem, co to będzie. Zobaczymy w trakcie, co wyjdzie. Więc kochani, jeżeli jesteście ciekawi, co takiego dzisiaj wyczaruję na tej przepięknej istocie, to koniecznie oglądajcie dalej, tym bardziej, że mam dla Was pod koniec filmu niespodziankę, więc musicie zostać do końca. Troszeczkę się zmieniło, mamy wałki na głowie, ponieważ chcę, żeby cały look wyglądał bardzo tak elegancko, więc musicie się przyzwyczaić do tego widoku kolorowych wałków czy tam papilotów na głowie Anieli. No i kochani, przechodzimy teraz do makijażu oczu i nałożę na twarz bazę, a będzie to baza z MACa. Oczywiście nałożyłam również już pielęgnację. Sięgam po paletę Pat McGrath Mothership i nakładam taki piękny, przejściowy cień, jest to taki średni brąz. Będę nakładała go na załamanie powieki. Puchatym pędzelkiem, jest to Hulu P36. Docieram do zewnętrznej części oka, wyciągam to oko na zewnątrz, załamanie i zewnętrzny kącik. Cały czas używam tylko jednego odcienia, średniego brązu, i to samo robię na drugim oku. W niej mamy właśnie zrobione jedno oko, drugie oko, jak widać, nałożone na całą, na zewnętrzny kącik oraz na załamanie powieki. Jeden cień, jest to taki średni brąz właśnie z palety Mothership, jest to ten kolor. I teraz będę przyciemniała zewnętrzny kącik, dokładając ten ciemniejszy brązik, taki bardziej czekoladowy, w zewnętrzny kącik oraz delikatnie będziemy wchodzić na załamanie powieki. Ale tylko tak do 1/3 długości oka. Jak widać, cienie bardzo ładnie się ze sobą łączą. I tą samą sekwencję powtarzam na drugim oku. Sięgam po czarny cień z palety Mothership numer 2 i przycieniam zewnętrzny kącik oka. Bardzo lubię ten pędzelek, to jest P66 z Hulu. On idealnie się sprawdza właśnie do tego zewnętrznego kącika między innymi. Rozcieram granice tego cienia i łączę go z tymi pozostałymi brązami. Już nie dokładam żadnego innego koloru.
pięknie nam się oko wyciągnęło. Resztka tego czarnego znowu tutaj rozcieram, nie dokładając już nic. Buduję głębie. Teraz będę dodawała troszeczkę błysku na centralną część ruchu mojej powieki i sięgam po takie stare złoto z paletki Mothership numer 5. Teraz z drugiej palety sięgam po takie soczyste, że tak powiem, złoto i nakładam na centralną część. Łączę ze sobą te dwa cienie, też uruchamiam mój palec. Widzę, że błysk jest wtedy nieziemski. Mamy tutaj takie fajne przejście. A na wewnętrzny kącik nakładam mój ulubiony cień z tej palety, czyli taki połyskujący na morelowo zielono. I rozcieram, łączę te cienie ze sobą. Sięgam po pierwszy cień i rozcieram granice załamania. Chcę, aby to przejście było bardzo miękkie. Teraz poproszę Anielę, żeby przekręciła głowę w moją stronę i będę wzdłuż linii rzęs malowała kreskę eyelinerem z Art Deco. Jest to bardzo precyzyjny eyeliner. Kreska przede wszystkim ma mi zagęścić linię rzęs. Nie będę i wyciągać. I teraz będę tutaj czarnym cieniem przyciemniała i zmiękczała granice tej kreski przy zewnętrznym kąciku oka. Tak jak wspomniałam wcześniej, sięgam teraz po czarny cień i zmiękczam sobie tutaj końcówkę tej kreski. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby nie było widać, kiedy ona się kończy i jak ona się kończy. Górną powiekę mamy już skończoną. Myślę, że chyba więcej błysku nam nie trzeba. Więc zajmę się teraz twarzą. Więc na twarz nakładam strop krem od MAC-a. Twarz mamy ładnie rozświetloną. Teraz nałożę na centralną część twarzy odrobinę mojej ulubionej bazy, takiej wypełniającej pory. Chociaż o wiele tych porów nie ma, ale ja tak się już zabezpieczam zawsze. I to jest tylko właśnie w te miejsca, gdzie ewentualnie może mi coś tutaj się uwypuklić po rozświetleniu w małych, bardzo stonowanych ilościach. Tak. Na twarz będę aplikowała podkład z Clarins Everlasting. Aniela ma bardzo jasną karnację i ten podkład idealnie mi się tutaj z jej karnacją wtopi. Zresztą on ma bardzo fajne właściwości rozświetlające, odbijające światło. Więc właśnie zależy mi właśnie na takim dzisiaj efekcie. Pod oczy nakładam korektor Tarte Shape Tape. Rozświetlam również centralną część twarzy. Nakładam korektor właśnie na czoło, na nos oraz na brodę. Thank you.
korektor utrwalam pudrem La Mer i nakładam go tylko pod oko. No i rozpoczynamy teraz konturowanie na mokro. Do tego celu użyję takiego produktu do konturowania od Toma Forda. Zaczynam aplikować go tutaj od ucha w stronę nosa. Również na żuchwę, na czoło, tuż przy linii włosów. Odrobinę tego produktu nakładam również na szyję oraz na obojczyki. Na szczyty kości policzkowe będę nakładała rozświetlacz z Beauty Drugs w bardzo małych ilościach. Jest to produkt bardzo kremowy, ale nie zastygający, więc bardzo uważam z jego aplikacją. Miejsca, gdzie nałożyłam rozświetlacz w płynie z Beauty Drugs, nakładam teraz rozświetlacz. Chciałabym zagruntować trochę ten produkt, a jest to rozświetlacz z MAC-a w kolorze Double Glam. Na całą twarz nakładam puder z Kryolanu, puder, który ma właściwości rozświetlające. Nakładam go na całą twarz w niewielkiej ilości. Tak naprawdę cała twarz dzisiaj Anieli to będzie jedna wielka latarnia morska. Ale bardzo lubimy efekt mokrej skóry, prawda? Do konturowania użyję oczywiście mojego ulubionego pudru do konturowania z marka Jacobsa. Podkreślam jeszcze bardziej ten kontur, żeby był bardziej widoczny. Tutaj rybia mina nam pomaga. Jak najbardziej, w które miejsca mam nałożyć ten bronzer. Delikatnie sobie jeszcze nałożymy go na nosek. Kochani, podczas aplikacji rzęs spadła nam bateria, więc nakleiłyśmy kępki klawier. Mamy tutaj trzy długości, piękny zrobiony wachlarz, zaczynając od 13, 12 po 11. Otwórz oczko, no, oczka prezentują się przepięknie z tymi rzęsami. Teraz przechodzimy do dolnej powieki i będę teraz nakładała ten pierwszy cień, który nakładałam na załamanie powieki. Jest to taki cień przejściowy, średni brąz. I pędzelkiem P66 z Hulu nakładam ten cień przejściowy na całą dolną powiekę. Rozcieram go, blenduję, łączę tutaj z zewnętrznym kącikiem moim. I rozcieram go do wewnętrznej części oka. Nie boję się zejść tym cieniem na dół. To jeszcze bardziej nam powiększy oko. Tak to mniej więcej się prezentuje.
I to samo robimy na drugiej dolnej powiece. Sięgam po taki bakłażanowy cień z palety Mothership numer 5 i aplikuję go na zewnętrzny kącik mojej dolnej powieki. Na górę spójrz się, tuż przy linii rzęs. A ten cień nakładam tylko tak do 1/3 długości oka, czyli tak do źrenicy. Na dolnej powiece tuż pod tęczówką nakładam taki piękny karmazynowy kolor z tej samej palety. Ten kolor bardzo pięknie nam uwydatni przepiękny kolor tęczówki anieli. Przepiękny rose gold nakładam w wewnętrzną część dolnej powieki. Łączę właśnie tutaj te dwa kolory ze sobą. A w wewnętrzny kącik oka aplikuję cień właśnie taki najjaśniejszy z tej palety. On połyskuje delikatnie właśnie nad żółto, na złoto. Wewnętrzny kącik rozświetlam jeszcze takim satynowym cieniem. Na linię wodną nałożę czarną kredkę. Jest to bardzo fajna, miękka kredka z Yves Saint Laurent. Czas na uzupełnienie brwi. Wyczesuję je szczoteczką. Aniela ma pięknie wyrysowane te brwi rosnące do góry, więc nie muszę używać tutaj mojego triku z mydłem. I używam do wypełnienia brwi cieni od Anastazji Beverly Hills. Są to cienie w kolorze taupe. Idę za tym naturalnym kształtem. Aniela ma przepiękny swój kształt brwi, piękne, gęste brewki. Urosły nam nareszcie, więc podkreślamy naturalne ich piękno. Kochani, została nam już tylko pomadka i najpierw obrysuję usta konturówką. Jest to konturówka z Golden Rose w takim nudziakowym, koralowym odcieniu. A na usta nakładam pomadkę z Anastazji Beverly Hills w kolorze takim właśnie nudziakowym, koralowym. Jest to odcień, który nazywa się Dolce. Wisienką na torcie będzie przepiękny róż, to jest ten kolor, to jest Kalifornia z Benefitu. Wiedziałam, że to też. Nie podoba Ci się kolor, Aniela? Gdzie? No, biedula. To jest mój ulubiony kolor. Nie, śliczny. Na dekolt oraz na obojczyki, na ramiona nakładam sypki rozświetlacz z Inglota, sygnowany przez Jennifer Lopez. No i mamy piękny glow. I za chwileczkę pozbędziemy się tych wałków i zobaczycie, jak przepięknie Aniela będzie się prezentowała w pięknych, takich lekkich lokach. I tak, kochani, prezentuje się gotowy makijaż. Makijaż taki bardzo odważny, bardzo błyszczący. Mam nadzieję, że taki tutorial przypadł Wam do gustu i mam nadzieję, że tego typu tutoriale będę wykonywała dla Was
częściej, a teraz mamy dla Was konkurs. A konkurs polega na tym, że robimy casting na kolejną modelkę, która usiądzie na tym właśnie gorącym krześle i którą przed obiektywem będę mogła dla Was pomalować. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim trzeba być subskrybentem mojego kanału, więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam Was do subskrypcji. Należy jeszcze zostawić na dole pod filmem komentarz, w którym zgłosicie chęć udziału w takim tutorialu. No i fajnie by było, gdybyście udostępnili taką informację na przykład z tym filmem u siebie na Insta Stories, jeżeli posiadacie Instagram, to oczywiście zwiększy jakiś tam zasięg i będę mogła bardziej zwrócić na Was uwagę, więc zachęcam Was do zabawy, jeżeli chcecie być tak pięknie pomalowani jak Aniela. Aniela, jak się czujesz w tym makijażu? Dobrze. Cudownie? Tak. Cudownie, no to bardzo się cieszę. Ja dziękuję Ci bardzo za udział w filmie i mam nadzieję, że będziemy się widywać jeszcze częściej. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczycie Anielę właśnie w jakiejś fajnej, makijażowej, kolorowej odsłonie. A ja się z Wami żegnam, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!